Zrób pudełko z pudrem. Pogrub boki. Plastikowe kółko stanie się przezroczystą pokrywką. Zrób pastę. Luksusowy róż zamykany jest dodatkowym diamentowym zatrzaskiem. Kimi prowadzi luksusowe życie. Bez obaw. Randka? W tej chwili? No dobrze. Muszę się szybko przygotować. Chociaż zawsze jestem piękna, to dziś wyglądam trochę blado. Gdzie jest mój róż pełen diamentowego pyłu i kwiatów? Ach, nakładanie gwelcami nie było dobrym pomysłem. Ale banknoty zmyją wszystko. Spróbuję pędzlem. Tak jest dużo lepiej. Jestem taka piękna. Tu jest tyle gałązek, ale potrzebujemy jednej. Kominek jest gotowy. Pożyczymy węgielek. Dołącz go do gałęzi. Dodaj kokardę. Przejdźmy do alternatywnego wszechświata. W tej rzeczywistości Kimi jest biedna. Dziewczyna siedziała z psem przy ogniu. Chce mi się pić. Od jakiegoś czasu nie padało. Będę musiała przyzwać deszcz. Pomoże zaklęcie od szamana. Oto rytuał. A tu są szamani. Ach, muszę narysować to samo na mojej twarzy. Ale czego mam użyć? Mam pomysł. Nałożę farbę do twarzy węglem. Przywiążę go do kija, żeby było wygodniej. Ha! Jest tak dobry jak kredka do oczu. Wyglądam podobnie. Ty też możesz pomóc. Nałożyłam już makijaż i teraz muszę wykonać rytualny taniec. Wow, silny wiatr. Grzmot, piorun. I zaczęło padać. Udało się! Teraz mogę zebrać wodę. Czy nie jestem super? Odetnij część szczoteczki do zębów. Dołóż kawałek słomki na górze. Przykryj dolną część papierem piankowym. Wow! To brelok z maleńką perełką. Nada natychmiastową objętość 5D nawet do najcieńszych rzęs. Kimi została zaproszona do wzięcia udziału w reklamie. Gwiazda już jest. Usiądź. Ten tusz do rzęs zrobi furorę. Wow, twoje rzęsy wyglądają niesamowicie. Idź na plan. Cały świat musi je zobaczyć. Kimi czuje się pewnie przed kamerą. Filmy i zdjęcia rzęs Kimi są w całym Lalitown. Czy masz już ten cudowny tusz do rzęs? Napełnij butelkę miodem. Na wierzchu znajduje się materiał w kratkę. Przyklej etykietkę. To butelka najlepszego miodu. Mamy tu tyle liści. Nadaj im trochę tekstury. Będziemy potrzebować tego zestawu do zabiegów kosmetycznych. Kimi nie skubała brwi tak długo, że zrobiła jej się monobrew. Hau, hau! A co? Czy mam coś na twarzy? Spojrzę. O matulu, to monobrew! Muszę jak najszybciej wydepilować je miodem. A to mogę schować pod opaską. Chodź, piesku. Kimi poszła do lasu. Widzę ul. Ale jak go zdobyć? Nie mogę dosięgnąć. A, tu jest butelka miodu. Przyda się. Dobra robota, piesku. Potrzebuję jeszcze kilku liści. Dzięki, drzewko. Teraz dodajmy miód, dociśnijmy listek i... Auć! Moje brwi znowu są schludne. Ten będzie dobry. Udekoruj korek złotą koroną. Ze szklanego koralika zrobiliśmy wspaniały dozownik perfum. Wystarczy napełnić pojemnik wyjątkowym aromatem. Rose jest najlepszą producentką perfum w Lalitown. Dzień dobry! Proszę, wykonaj dla mnie naprawdę niesamowity zapach. Możesz to zrobić? Pewnie! Hojnie ci zapłacę! O! Rose poszła szukać składników. Producentka perfum zbiera rzadkie kwiaty, aby uzyskać niepowtarzalny zapach. Wiatr i zimno nie są problemem. Na szczycie góry znajduje się rzadki kwiat.
podróż była ciężka. Ale teraz stworzę prawdziwe arcydzieło, które doprowadzi każdego do szaleństwa. Zapach de Lolitown. Jedyna w swoim rodzaju dla wyjątkowego klienta. Wszystko gotowe. Muszę je wypróbować. To jest niewiarygodne. Cześć, chcę zamówić per... O, niesamowite. Tylko o to prosiłaś. Ten burak może się przydać. Pokrój go na plastry, a następnie w paski. Zrób pojemnik ze starego korka. Włóż buraczany pasek. Kawałek słomki zmieni się w przezroczystą zakrętkę. Nie ma tańszej szminki niż ta. Biedna Kimi przegląda śmieci w poszukiwaniu ciekawych rzeczy. O, czasopismo o modzie! Wow, co za piękna modelka z czerwonymi ustami. Ta szminka musi być bardzo droga. To nic, mam swoje metody. Z wczorajszej kolacji zostało nam trochę buraków. Cóż, włożę pasek do korka. Kto powiedział, że to nie szminka? A do tego to świetny róż. Dwa w jednym. Jak tu tego nie lubić? Potrzebujemy plastikowego pojemnika. Pomaluj go białą farbą akrylową, a górę na złoto. Luksusowy balsam z drobinkami złota może sprawić, że każda skóra zaświeci. W końcu jestem w domu. Stacy, czas na obiad. Co jest z twoją twarzą? Spójrz. To straszne. Nie martw się. Zadzwonię do najlepszego kosmetologa w Lolitown. Hej, zobaczmy, co się dzieje. Łatwo to naprawię. Złoty balsam jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Yes! Czy to zadziała? Oczywiście, to sekretny przepis. Zastosuj go. I śpij dobrze. Rano twoja skóra będzie wyglądać bez skaz. Ten balsam nigdy mnie nie zawiódł. I na serio zadziałał. Wow, ten balsam jest fantastyczny. Moja buzia aż się świeci. Wybierz słomkę. Zakryj koralikiem. I zakryj butelkę etykietą. Szampon za dolara prawdopodobnie nie zmieni radykalnie twoich włosów. A włosy Kimi są w złym stanie. Pomoże im tylko profesjonalista. Witaj. Muszę poprawić stan moich włosów. Mamy szeroką gamę produktów, spójrz tylko. Matko, co za ceny. 500 dolarów za zabieg. To dużo pieniędzy. Ja mam tylko jednego dolara. Niestety mogę ci zaproponować tylko te opcje. No cóż, może być. Rozgość się. Po zabiegu nawet najtańszy szampon może osiągnąć niesamowity efekt. Dzięki, moje włosy są takie gładkie. Czasami taniej nie znaczy złe. Przytnij pipetkę cukierniczą. Zasklep dno. Musimy naostrzyć pałeczki. Pędzel ze starego eyelinera może przydać się do zrobienia makijażu lalki. Wlej płynny eyeliner. Kimi nie jest uczulona na drogie eyelinery. Cleo, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Jesteśmy takie podobne. Ale moje oczy nie są tak piękne jak twoje. Nie ma problemu. To wszystko dzięki eyelinerowi. Trzymaj. Dziękuję. Wypróbuję go. Nałóż eyeliner. Jestem pod wrażeniem. Ach, twoje oczy wyglądają niesamowicie. Ten eyeliner jest niesamowity. O, ta paleta widziała lepsze dni. Weź nowy wkład. Zmniejsz kwadrat z papieru piankowego. Zrób 4 otwory. Rozetnij cień do powiek. Rozdziel go według kolorów. Zrobiliśmy małe lusterko z tektury i folii aluminiowej. Paleta cieni do powiek jest stara, ale można ją wykorzystać do kolorowego makijażu. Staruszka Shaylee czyta gazetę. Tęsknię za tobą, babciu. Wow, twój makijaż jest niesamowity.
Od najmłodszych lat lubiłam jaskrawe kolory. Oto moja paletka cieni. Super, czy pomożesz mi z makijażem? Oczywiście! Kim jest zachwycona. Wow! Chcę nosić taki makijaż każdego dnia. Weź ten cień do powiek. To będzie twój spadek. Dzięki, babciu. Jesteś najlepsza.